Witam wszystkich serdecznie, mówi do was Kapelusznik. Chciałbym was wszystkich zaprosić już zaraz na kolejne omówienie rozdziału serii One Piece. Klasycznie przypominam, że jeżeli podoba ci się to co robię, to zostaw subskrypcję oraz łapkę w górę. Wszystkie potrzebne linki w opisie, więc zaczynamy. Zanim przejdę stricte do rozdziału, chciałbym zaznaczyć, że Bunny ma uszy Kumy na głowie na okładce, więc teorie, iż jest córką Kumy, muszą być prawdziwe. Potwierdzone info, źródło zaufaj mi chłopie. A tak serio, to mam nadzieję, że owe teorie okażą się prawdziwe. A sam rozdział zaczynamy w tym samym momencie, gdzie skończyliśmy poprzedni, czyli w trakcie walki Sanjiego z Queenem oraz rozbitych mieczach na ciele kucharza. Komandor Kaido wyraźnie zauważa, że to nie było prawdopodobnie haki, tylko przypomina sobie, do czego był zdolny Wind Smoke Judgy i zaznacza w owych słowach jak regeneracja czy siła, że Sanji jest jego eksperymentem, podkreślając przy okazji lodowate serce, mówiąc może nie wprost, ale o wypraniu się z uczuć. Sanji, widząc to wszystko, jest totalnie przerażony. Dostajemy fantastyczny kadr od Ody, gdzie widzimy, jak on świetnie potrafi oddać uczucia danej postaci. Więc, przypominając sobie swoich braci, kucharz postanawia uciec, żeby sobie to wszystko przemyśleć, ponieważ nie chce się stać taki sam jak oni, walcząc dalej z Queenem. Wszystko oczywiście wyniknęło w ramach przyspieszonej przemiany ciała, nadal nie wiemy czym to było spowodowane, ale jak już nieraz w omówieniach chyba mówiłem, jest to robota założenia na siebie kostiumu Jermy, który musiał mocno przyspieszyć cały proces. Dodam jeszcze, że Sanji musi się w tej chwili zmierzyć nie tyle co z duchami swojej przeszłości, gdyż już to zrobił na Whole Cake Island, ale z godzenie się, iż jest z rodziny Vinsmoke, ponieważ ciągle nienawidzi tego nazwiska i nie lubi, jak ktoś się tak do niego zwraca, czyli wewnętrzna walka z przeznaczeniem i przeszłością. Mam w tym miejscu dla was dwie teorie. Pierwsza, to już wcześniej geny Sanjiego się powoli przebudzały, ale to nie było za mocno widoczne do czasów Enies Lobby i trucizna matki Sanjiego Sory opóźniła tylko proces. A czemu do Enies Lobby? Bo właśnie wtedy Sanji po raz pierwszy użył Diablo Jumbo na naszych oczach. Dzięki silnemu przypływowi emocji mógł wtedy obudzić lub odblokować w sobie ten atak. Czyli trucizna Sory mogła spowodować odwrotną mutację. Czyli im silniejsze emocje, tym silniejsze ataki. Gdyż wtedy Sanji mógł bardzo mocno pragnąć ochrony Robin. Druga teoria, trochę krótsza, mówi o pochłanianiu lub kontroli ognia po pełnym przebudzeniu genów, a może nawet o możliwości kontroli temperatury i walki białymi płomieniami. To wie, do czego będą zdolne ognie Sanjiego w pewnym zakresie. Na pewno Zoro Tardów ucieszy wiadomość, że dzielny Glon walczy na całego z Kingiem, a słaby kucharz ucieka z pola walki. No ja bym tego tak nie odbierał, jednak no nie traktujcie tego zdania poważnie. Wróćmy jeszcze do randomowych ataków sprzed tygodnia, bo Sanji dostał postrzał w te głowy i nic mu się nie stało, gdzie jak mówiłem w poprzednim omówieniu, wcześniej randomowe ataki nieraz mu coś były w stanie zrobić. Teraz dzięki temu stał się kuloodporny i nie musi już się martwić jakimiś prostymi atakami, ponieważ w serii często się mówi, iż do kogoś niby silnego wystarczy strzelić i jest po nim. No to teraz kucharzyna ma to zmartwienie z głowy. Oczywiście Queen go nadal goni. Tutaj jeszcze mam dla was mały detal. Widzimy, że chyba u tego samego randoma na kurtce piszę co innego. Myślę, że to jest błąd autora, który zostanie poprawiony w wersji tomikowej, ale zając Odę umieści to w SBS-ie i da owemu panu owoc szybkiego przebierania się. Dlatego miał inny napis na panelach. Zaczynamy od widoku leżącego Kida i zdenerwowanego Lowa, krzyczącego mniej więcej, że Kid jest bezużyteczny. I sam więc postanawia taktycznie ze skoczenia zaatakować Big Mom. Oczywiście trafia, ale to nie robi na niej większego wrażenia, a sam Low mocno oberwał od Prometeusza. Zauważmy, że Big Mom jest mistrzem robienia fikołków w serii. Przepiękny widok kończący się atakiem Mama Right. I teraz uwaga, bardzo ważna rzecz. Kapitan Kid, leżący plecami na ziemi, otrzymuje przepotężny atak od Imperatora z powietrza. Chłop to przeżył, jeszcze potem stał i mógł kontynuować walkę. Jak bardzo on jest wytrzymały? Ja nie mam pytań. Koleś chyba nie bez powodu przetrwał 2 lata na New Worldzie i stworzył nawet własną bazę, gdzie w międzyczasie cały czas przyjmował obrażenia jeszcze od Hawkinsa. A przypominam, że Zoro dosłownie zmiotło z planszy, nawet przy ratunku Lowa po zablokowaniu ataku 2 Imperatorów, gdzie chłopa trzeba było potem jeszcze składać. Albo inny przypadek, gdzie
Luffy padł na hita w G4 na początku Wano po jedynym silniejszym ataku od Kaido. Wytrzymałość Kida jest wręcz chora. Big Mom oczywiście się cieszy, co ciekawe sam Kid bardziej się przyjmuje bólem głowy niż ciosem od starej torby. Co jeszcze ciekawsze, Eustace mówi o czwórce Imperatorów. Tylko jego wypowiedź można traktować dwojako. Albo już spotkał ich wszystkich, a jak wiemy do kompletu brakuje mu tylko Teacha, albo mówi o tym, że zaczyna ich dosięgać poziomem. Jeżeli to pierwsze, to jestem ciekaw dwóch rzeczy. Jego relacji z Czarnobrodym i tym, że Shanks z ekipą odcięli mu rękę za to, że wjechał na ich terytorium, czy Kid im zaszedł mocno za skórę. Czekam z niecierpliwością na odpowiedzi. Hawkins wali głową w mur. Jak dziwnie tego zdania byśmy nie zaczęli, to tak się zadziało. Wszystko w celu zranienia Kida. No i chłop oczywiście zadowolony z siebie. Oczywiście wyśmiewa Killera, że ten zjadł owoc Smile, który nic mu nie dał. Taki pstryczek w nos dla niego, ponieważ zjadł owoc, ale nie dostał żadnej mocy w zamian. Hawkins zaczyna kopać Killera po głowie, gdzie Killer pragnie, by ten uwolnił jego kapitana, ale ten z jego szydzi i z jego marzeń. A Killer stawia się za swoim kapitanem, którego marzeniem jest walka z takimi piratami jak Big Mom, a on mu to uniemożliwia. Basil w tym miejscu podkreśla, że w starciu z takimi potworami jak Big Mom czy Kaido nie mają szans, dlatego on nawet się im nie przeciwstawił i postawił na naturalny instynkt, by nie wchodzić im w drogę, ponieważ to oni rządzą pirackim morzem. Killer na to odpowiada Hawkinsowi, że on boi się umrzeć w przyszłości i zarzuca mu tchórzostwo. Killer mówi o życiu bez żalu i żeby niczego w życiu nie żałować. Natomiast ma dwie kwestie dotyczące mocy Hawkinsa. Pierwsza to ta, że jeśli Basil oberwie brzuch, to Kid również, a druga to odcięcie ręki Hawkinsowi i odebranie mu lalki, która powoduje, iż użytkownik owocu słomy traci zdolność obrony przed obrażeniami. Basil Hawkins w tym momencie dołącza do teamu Shanksa. Witamy w klubie jednorękich. Warto sobie odpowiedzieć, czemu w ogóle Hawkins stracił rękę. A no bo Kid też nie ma lewej ręki i to była jego jedyna dziura w obronie, którą Killer w przepięknym stylu wykorzystał. Więc w kontrze Hawkins postanawia użyć karty Tarota z upiorem, który ma kosę. Zalatuje to mocno klimatem voodoo, ale o tym jeszcze wspomnę w tym omówieniu. Generalnie Killer w efektowym stylu rozcina upiora. Warto tutaj zaznaczyć, że śmiech tej zjawy mocno przypomina albo nawet jest identyczny co śmiech starej wiedźmy od Orochiego. Przypadek czy coś więcej? Kolejno Killer nokautuje Basila i wcale mnie to nie dziwi z jednego prostego powodu. Praktycznie całą serię widzimy Hawkinsa używającego żyć innych. Więc zakładam, iż tak robił, odkąd miał owoc, czyli by wychodziło, że zanim go nawet poznaliśmy, to też tak musiał robić. Co nam daje prosty wniosek, iż nie miał kiedy budować swojej wytrzymałości. Na tym polu musi być wręcz bardzo słaby. Taki mały żarcik, Killer swoimi kosami skosił zboże. Hawkins upadając, to razem z nim upadają jego karty Tarota. I można chyba zauważyć Pandamana, ale mi to raczej wygląda na farmera strzygącego owce. Ale skupmy się na karcie Tower, którą Basil Hawkins wyciągnął tuż przed nokautem. Zauważamy kartę wieży, w którą uderza piorun. Może to symbolizować upadek ustalonego porządku na świecie, między innymi władzę imperatorów na morzach, czy nawet dominację światowego rządu. Oczywiście dzięki porażce lalkarza, Kid czuje się znacznie lepiej oraz lżej, więc na spokojnie już może kontynuować swoją walkę. Rozdział kończymy kadrem z Killerem, mówiącego ruszaj partnerze. Idealnie to prezentuje przyjacielską relację między nimi. Czekam na ich większe backstory, gdyż aż się o to prosi. Jestem zdania, że next stara torba jest w zasięgu Lowa oraz Kida z prostego powodu. Low może być super supportem, który będzie korygował uniki, a dzięki temu Kid nie będzie już przyjmował więcej obrażeń i na spokojnie będzie mógł ją punktować. Pewnie to długo potrwa, ale myślę, iż są do tego zdolni. Nie ma absolutnie niczego, do czego mógłbym się przyczepić. Genialny rozdział. Mógłbym powiedzieć, że postać i rola Hawkinsa mnie rozczarowała, ale mam nadzieję, iż Powan odegra jakąś rolę w fabule. Dlatego wspomniałem o tym voodoo, ponieważ jest to supernowa, więc mam nadzieję, że poznam jego historię coraz bardziej, która rozbuduje jego postać. Na przykład backstory z dzieciństwa, jak żył właśnie w jakiejś wiosce voodoo. Stąd jego czysto chłodne kalkulacje i zamiłowanie do kart Tarota. Finalna ocena rozdziału to 9/10, także ja byłem Kapelusznik, zostaw subskrypcję, jeżeli doceniasz moje filmy, daj kciuka w górę i do zobaczenia w następnych materiałach.